Siemano wszystkim, z tej strony Farrell i witam w kolejnym odcinku Żywych Trupów. Jak dobrze pamiętam, w tym odcinku mieliśmy obciąć Clementine włosy. Nożyczki żeśmy w ostatnim odcinku znaleźli w torbie. Nauczyliśmy ją strzelać do butelek, teraz pozostało jeszcze tylko obciąć włoski. Clementine, dawaj nożyczki i jedziemy. Normalnie. Będzie wyglądała jak Nastka z Stranger Things. Na kolano ją obetniemy. Kinda? Do you remember when Andy St. John grabbed it and I got mad? Yeah. Well, that could happen again. And if it's a walker, well, we need to trim it. Just a trim, right? Right. I need to cut it short enough so right. I can grab. Pamiętaj, nie zadzieraj z fryzjerem. Obetnij. No jestem ciekaw, jak ją opitoli. Normalnie. To nie może być trudne. Pięknie. O kurde, jakie pytanie. Może się boi, że jej nożyczki wbije w ucho. No i co? Zabijanie jest złe ze względu na okoliczności. O! Ją trzeba właśnie ładnie pouczać wszystkiego. To musi być grzeczna dziewczynka normalnie. No co, dobrze wyszło, nie? Nie jest najgorzej. Brooklyn. I co? Ale smutła. To nieźle. No i super. Bez mycia głowy, nie? Później. Elegancko. Ja tam różnicy nie widzę, ale elegancko. Zrobiłeś porządek z fryzurą, Clementine. Dobra, co tu się dzieje? Spójrzmy na to. Dobra. To teraz... Czekaj. Przypadkiem tam coś nie leżało. Jeszcze raz, wróć się, wariat. To coś, co to jest? Aha. To ono boje. Tu mamy klucz. Tu nic. Wciąż nic. I dalej nic. Dobra. My wzięliśmy tą 07 whisky. I pójdziemy, damy chyba Kenemu, co? Żeby tam troszeczkę się uspokoił wariacik. Bo on za mocno smuta. I wtedy on się nabzdręgoli, a my mu skubniemy mapę, co? Pogadajmy. Let's talk. Co do mojej przyszłości, o. Ty chamie. Dawaj mapę. Get out of here. No dobra, to czyli co? Tu wciąż nic nie widzę. No to idziemy tutaj do ziomeczka. Może mu damy flaszeczkę i po szklanie i na rusztowanie. Chcesz flaszkę? Chcę. A jak? Jasne. Kurczę, mogłem pierwszy nie próbować, co? A co z jajami miała być? Ta flaszka? Aha, dobra, i tylko tyle. Kenemu powiemy, nie? Kenny sobie chlapnie na pewno. Kenny, idź chlapnąć. Chuck wanted to know if you needed a drink. He's got some.
O, mówiłem, od razu widzę, to alkoholik. No i poszedł. I super, też bym poszedł na jego miejscu. Coś na dziółkę zarzucić. Dawaj tą mapę i zapierdzielamy do Klem. No problem. No problem, friends. No idź. Rudemu, co możemy powiedzieć? Hey. See Hej, Ben! See you! No super, super pogadaliśmy. Dobra, idziemy dalej. It was me. Huh? I was the one giving the bandits supplies. What? Wow. Wow. Rozpruł się sam na siebie. Rudy sam na siebie doniósł. Nie wytrzymał. Do Płakuatuły trzeba dzwonić. Halo! Halo! Mógłbym cię teraz zabić. O, od razu, z grubej rury. Nobody can see us. I can toss you over right now and be done with it. No, I please. Why shouldn't I? They said they had my friend. I didn't know what to do. Please. Uhu. Uspokoił się trochę, Lee. To tell someone. I bet you. To nieźle, co sam na siebie doniósł Woody. Ajajaj. Zadymka, Here. Clementine, dawaj, obczajmy trochę mapę na TV. Drogę do Thais mi pokaż, mordo. Gówno widać. Team needs a plan. Aside from everyone else, when this train stops, you and I should know exactly what we're doing. Yep. I like it. Good. Musimy pomóc szukać łodzi. O, to jest najlepsze rozwiązanie. Help find a boat. It's our best bet at safety. Okay, but we'll be in Savannah, and my parents were in Savannah. Maybe. No, I don't care about safety. I care about finding them. To niezła, co, młoda? Gdzie mielibyśmy zacząć szukać? I can remember where they were staying. Maybe they didn't go far. Clementine. Please, Lee. All right. Let's figure it out on the map, but a boat is the ultimate plan. Yes. They can come with us, right? Right. Yes. Looks like we'll come right through town if there's nothing on the tracks to hold us up. We're gonna wanna look for a boat here, I imagine. And from there, we've got all the Savannah to the southwest of us. Now we've got a good chunk of Savannah here. What do you think? They always stay in the same place when they go there. It's, To było... Don't worry, we'll figure it out. Have you ever been there? Once. Well, think about it. A lot of hotels on here, but read this map and maybe it'll jog your memory. They've got really tasty desserts. It's called the something. Mar coś tam. Mar. Is this it? The Marsh House? Yes, that's it. O, no i super, przypomniała sobie. You think we have a good plan? I think it's very good. Can I tell my parents? You know. No. To nie jest dobry pomysł. Znowu. Średnio. Najpierw marudzi, nagle dobrze. O co tu chodzi w tej grze? Oh, hold on everybody! I ciekawe, co się będzie działo. Usłyszeli niby, tak? Od niego normalnie z kabiny to wszystko. Cysterna się wykoleiła. Wykoleiła. Się zdenerwował, morda. Maybe we could walk? That's fucking stupid, Ben. I'm just saying. To lepiej nie mów, mordo. I ain't got much experience with y'all's fortitude, but we could probably deal with that. We got a goddamn train. That thing's not full of milk, Charles. That's gas, diesel. Something that's gonna explode. You gotta get a hold of yourself.
This a crew here. This ain't shit. This. Yo. Ja bym się bał, nie? O kurde. Are you guys gonna be trouble? Because we could have just kept walking. Możliwe, kim jesteście? Could be. Who are you? Two people who have a strategic position on you. Come on, hun. Let's give these guys a break. We'll see. Zobaczymy. No dobra. Yeah, you're standing right in front of it. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Anything goes sideways up there, we won't let them escape. No dobra, nie damy. O, drabinkę sobie dostawili. Dobra. Wbijamy na górę od razu. Rura. Jeszcze mam ten klucz przy sobie. If I come up there, you better not be murderers or thieves. I guess you'll have to find out. No niestety musimy. Tak nas fabuła prowadzi. A group of guys is what we need. They're what you think we need. We're doing fine. For now. What about when... Stop it. Hey dude, I'm Omid. Hey dude. Krista, what's the deal with the train? We're driving it. Oh man. Hmm. Mieliśmy zły dzień. Na razie, na spokojnie. Bite victim, then his mom took her life, and before that, just... It's okay. Oh, shit! God damn, you guys have a kid! Gdzie ty tam wlazłaś? Do you know how long it's been since I've seen a kid? Shit! What's your name? Clementine. Oh, so he gets to swear. Well, this is great! See? Things are looking up. He down there? It's that obvious? To me. And no, he's not down there. Huh. What's your story? Znalazłem ją buchła witam ja. O. I came across Clementine alone. First day all of this happened. I was actually incarcerated. Sick. Do you have any prison tats? I didn't make it that far. And everybody down there. They're cool. Kenny stracił żonę dziecko. Ben jest młody i głupi. Kenny lost his wife and kid. How long ago? What time is it? I don't know, four? Maybe 2 hours ago. Aha. God damn. Aha. We're sorry for anything that's happened to you guys. That train is awesome, though. That tank is your real problem. We'll help you with it, but if we see anything we don't like, we're moving on down the road. Alone. We'd appreciate it. Dobra, nie ma problemu. Just blast through it, I guess? If you could get it down, the rest would probably be pretty easy. We'll start there. We'll come down and settle in and see if we can help. No. Nie dam rady tego rozłączyć. No dobra. Co tutaj jest dalej? My mamy ten kluczyk, nie? Swój magiczny. Kwarantanna. Dobra. Wszystko wiadome. Tutaj co jest? O, jest coś. Sprawdźmy. Pusty. No to super, że pusty. Dalej, idziemy. Aha, tu jest zejście, tak? Otwórzmy. No, jestem ciekaw, co to będzie. Myślałem, że zombiaki wybiegną jakieś. Taśma? Aha. Sprawdźmy. Pusta. No dobra. Zobaczymy. Idziemy na dół. Ale jeszcze do nich może zagadam tylko. Aha. Dobra, pogadaj ze swoimi, czyli idziemy pogadać. Gra się zapisała, coś może się będzie działo. No a co ty żeś myślał? We just wanted to say hi and say your train is pretty cool. But we are not looking for charity. Odetniemy cysternę. Plan is to cut that tanker down and be on our way. Seems like plan enough to me. You want to start in on that tanker? I'll get to know the girl for a minute, if you don't mind. And why don't I show you how this thing works, in case something happens? Really, Ken? It's probably for the best. Mm-hmm. Someone no dobra. Have a look inside of that station back there, too. Sounds great. Let's do this thing. I co, idziemy teraz do tamtej obczaić? Stacji, co on mówił? Czy nie mogę tam wejść?
Do przodu mogę iść? Mogę. Dobra, idziemy. Sam muszę iść? No to fantastycznie, że muszę iść sam. Zespół zajebisty, nie? Clementine and I are checking out this train station, all right? Hustle over if you hear anything. No i wczytywanko. Będzie dym zaraz. 100% będzie dym. Oca lali w środku. Oca lali? Somebody must have been pretty desperate. Dobra, sprawdźmy, o co chodzi. Fine silver. No ładnie. No okej, okay, dobra. Nie będę tego wszystkiego czytał, to szkoda po prostu na to czasu. Schodkami muszę zejść? No to super. No dawaj, dawaj, stary, ciśnij. No entry. Nie wchodź. You should wait for me before trying to open doors. Sorry. Luckily it's locked. We'll get better at working together. Okej. Okay. To co, otwieramy? Zamknięte. Knijmy. Idziemy zobaczyć dalej. Co to jest? Wózek widłowy? No okej. Mogę jeszcze iść w prawo troszeczkę? Nope. I can't. Klem, pokaż, co ty tu masz do pogadania ze mną. Co byś chciała usłyszeć? Dobra, tu mamy nie wchodzić niby. Jest okienko, ty. No właśnie, nie widziałem tego okienka. Dawaj, Clementine. Dam ci nóżkę. Nóżkę, normalnie. No, na barana nawet. Jakaś skakuje na barana, zaraz będziesz na. Co widzisz? Lots of crates and stuff. Maybe we can find the key or figure out a way to knock this door down. Kenny'd probably have me pick the lock, which actually might work now that we have the time. I think I opened it. For real? I think so. Niemożliwe. No i teraz musimy uważać. To moja kwestia, no. Dobra, wchodzimy do środka. Było napisane nie wchodzić. Powiało grozą. Drzwi się przymkły. No. Aha, przyblokujmy je o coś, tak? O, kluczem, przecież klucz mam, kurczę, nie kliknąłem na to. Ej, przecież kliknąłem, jeszcze raz wchodź do środka, no co ty, miał być kluczyk wybrany, a nie dłoń, żeby wyjść. It's way too dark. Yeah, you're right. I know, mordo. Teraz kluczyk, o. No i pięknie, teraz to ma... O, teraz to ma sens. Locked up good. Zamknięte na amen. There's some space up there, but not much. We're lucky I'm so little. Here we are. I co, ją tam podsadza, ona przeskoczy to? Dawaj nóżkę, morda. You okay going over the top of this fence? Yeah, definitely. O, jak ta mała małpeczka. Come on, scoot. Behind you. O. Fuck. O.
O, ale będzie Clementine teraz szotowała. I skąd oni nagle się wzięli? Bum, bomba, bry. Ty, zjedli mnie. Spaghetti zrobił. Ej, co miałem wcisnąć? Nic mi nie wyskoczyło, żebym wcisnął. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jak to mała małpeczka jest. No, nie ociągaj się. Dawaj, dawaj. No, ładuj na łeb. Kurde. Co ja mam wcisnąć? Dobra, klucz jest. Bomba. 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 Bierz klucz i ładuj na łeb. Co mam wcisnąć? Halo. Ku. Dobra, pięknie, pięknie. Dobra, udało się. Spokojnie, Clem. Nie zastrzeliła, nie? Nie dała rady. Jest jej teraz smutno pewnie. Aha, tam jest jeszcze jeden. U Clementine. No dawaj, 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 otwieraj klucz. Boom, headshot. Super, super, udało nam się ją uratować. Everything is okay. What's going on? I thought I heard a gunshot. We're fine. Co za dyma była, na co miało być? You and an 8-year-old versus 3 of them, huh? Pilnuj swojego nosa. O. If you two were to die in here, 3 dead turns to 5, and that's my business. Aha, chyba że tak. I'm gonna go make sure the noise didn't cause us any problems. That's a good idea. I hope you know what you're doing with her. Też mam taką nadzieję. Me too. For her sake. Sprawdźmy sobie, co możemy znaleźć w tym magazynie. O, pięknie. To jest ta, jak ona ma. Palnik. Ja chciałem sprężarka powiedzieć. Też dobrze bym powiedział. No właśnie, musi się przestać bać, naciskać spód, bo prawie dednąłem. Normalnie. Sprawdźmy dalej, co my tutaj mamy. Aha, nic. Tu zombiaczek leży. Tutaj na półce coś jest. No. Dobra. Czyli to musimy ze sobą zabrać tylko. Jeszcze sprawdźmy. Tu też nic. Tutaj jest co? No może być, ale... Ale czekaj. Dobra, Clementine. Wychodzimy. It'll pass. Dobra, wszystko na luzie. Dobra, wychodzimy. Clementine już się nie powinna cykać. Teraz będzie następnym razem już strzelała. Teraz idziemy do nich, pójdziemy na górę i weźmiemy sobie normalnie, obetniemy palnikiem, tylko będę musiał chyba tirem, znaczy tirem, pociągiem pierw chyba cofnąć. Dopiero, nie? Coś w ten deseń mi się wydaje. Should make quick work of the coupling up there. Excellent. I'll come up there with you to have a look. I popatrzę, a co ty jesteś, kurde? Od patrzenia czy od brudnej roboty, ciapaku? Palnik i rura.
Ściskacz będzie działał, co? Będzie brakowało czegoś. Pewnie będzie brakowało. Ogień. Aha, mamy te przecież. Mamy taśmę, także luz. Tak, zakleić czymś dziurę, gumą do rzucia. Oby. No, teraz to idzie, nie? Jak burza. I niby taki kawał metalu sobie wezmę, przetnę. No, myślałem, że już nas pociągnie na dół, ty. I co? Nie sięgam. A czekaj, a wejdę na to? Gdzie ten ciapak? Ciapak! Właź do góry! No jak? Normalnie. Ty się nachylaj, ewentualnie spadniesz. Dobre. O kurde. O kurcze. Będzie niezła zadyma. Spadła, na Clementine leci, patrzcie, nie! Urwie tą, drabinę! Ale to zaraz dupnie, ja pierniczę. Zrzucaj! Ole... BOOM! Dawaj! Musimy skakać, normalnie. Jump, jump. Kto nie skacze, ten z policji. Dawaj. Niech będzie, pchnij go. Ale zadymę zrobiłem. Ale zrobiłem zadymę. Co? Dobra, dam jej rękę. Omidowi nie dam. Po co mi kulawy, nie? Po co mi kulawy? Kolejna samica niech będzie... Kurde, bies ciapak, no. Nie można jakoś tam lewego wcisnąć na dziurę szybko? Fabuła, fabuła do poprawki, do poprawki. That was a lot of them. Are you hurt? No, we're okay. Ale ładnie leciał, co z góry z tego mostu, pięknie. We're fine, Clementine. We're fine. Dupnie? Nie. Ej, miało dupnąć, nie? Jedziemy dalej ciukciom. Jesteśmy w tym mieście, jakim oni chcieli, nie? Już się rano robi. Zaczekaj, jechaliśmy... Już była noc prawie, całą noc i teraz już jest poranek. No dobra, rozumiem. Kto będzie patrzył jej rysunki? To niezły ten Kenny, jak on tam ma... Tak, skoro tak ich zapamiętała, pixel arta zrobiła, no to trudno, nie? We have to find a boat. We just have to. We will. Normalnie znajdziemy.
Nie o co się powiedzieć w wydarzeniach. Radzisz sobie? O. I'll leave you to your thoughts. She's out cold like I've never seen. Ty, walkie talkie się odezwało. What the? Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Holy shit. I thought that fucking thing was broken. So did I. Well, ktoś podsłuchiwa? Podsłuchiwał nas. Who the fuck? I don't know, but I doubt we're gonna be happy. Już się robi zadyma od samego początku, nie? Raczej nie, to jest koniec tego trzeciego epizodu, nie? Zaraz będzie. Czyli wiedzą, że jedziemy pociągiem do Sawany i ktoś tam na nas będzie czekał. Wow. We're almost at the river. You want to get on a boat? You want to wait around till the walkers figure out we're here? We need to focus on finding the boat right now, Clem. Like we talked about on the train. I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. Or leave him. If I were you, I'd get out of the street now. Who the hell is this? Answer me, damn it! So when were you gonna tell us about the radio? Who have you been talking to? You come back here, I'll kill you. You understand? I will kill you. Mhm. To nieźle się zapowiada, co? Dobra, moi drodzy, to było na tyle z tego sezonu. Skończyliśmy epizod trzeci. Pamiętajcie, 200 łapek w górę i startujemy z sezonem czwartym. Ja jeszcze raz Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!